Cześć, ja nazywam się Artur i witam Was w kolejnym odcinku Kobi News na oficjalnym kanale Kobi w serwisie YouTube. Jak w każdy poniedziałek około godziny 20 zaprezentuję Wam skrót wiadomości i ciekawostek związanych z klockami konstrukcyjnymi Kobi. Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Nasza nowa klockowa kolekcja prezentująca modele lokomotyw parowych z okresu II wojny światowej zgodnie z przewidywaniami okazała się ogromnym sukcesem. Na łamach oficjalnej grupy dyskusyjnej Kobi Fans w serwisie Facebook pojawiła się cała masa bardzo pozytywnych opinii i komentarzy od klientów z całego świata. Największą popularnością cieszy się zestaw z numerem katalogowym 6280 w wersji Executive Edition umożliwiający zbudowanie niemieckiej lokomotywy BR-52 z niemieckimi oznaczeniami z II wojny światowej lub powojennej wersji polskiej różniącej się nadrukami oraz kolorami i kształtami niektórych elementów. Warto dodać, że w wersji Executive Edition są dostępne aż dwie różne figurki, niemieckiego i polskiego maszynisty oraz specjalna podstawka ekspozycyjna. Do sprzedaży trafił zestaw z klockowym modelem niemieckiej lokomotywy parowej BR-52 z okresu II wojny światowej z numerem katalogowym 6282. Mimo wielu podobieństw do zestawu 6280, w tym produkcie znajdziecie wyłącznie niemieckie oznaczenia lokomotyw i nie ma w nim podstawki ekspozycyjnej. Dość wyjątkowa jest jednak figurka niemieckiego maszynisty z okresu II wojny światowej, która nie jest dostępna w innych zestawach. Kolejowa seria klockowych lokomotyw właśnie powiększyła się o kolejną pozycję z numerem katalogowym 6281. Na uwagę z pewnością zwraca wyjątkowy kamuflaż pojazdu. Lokomotywa wydana jest w szarym kolorze, który odpowiada sposobowi malowania niemieckich lokomotyw wojskowych na froncie wschodnim podczas inwazji Niemiec na Związek Radziecki. W zestawie dostępna jest także specjalna figurka niemieckiego maszynisty wojskowego. Model lokomotywy w skali 1:35, oprócz szczegółowo odwzorowanych detali, takich jak symbole, numeracja i oznaczenia, posiada dodatkowe liczne nadruki zegarów wewnątrz maszynowni lokomotywy. Dzięki łatwo zdejmowanemu dachowi lokomotywy można zajrzeć do środka, by zobaczyć wiernie odwzorowane szczegóły urządzeń służących do kierowania pojazdem. Zadbano także o taki szczegół jak imitacja płonącego węgla w palenisku. Tak jak w prawdziwej lokomotywie parowej, cały mechanizm kół jest ze sobą sprzęgnięty w ten sposób, że porusza się równocześnie. Wewnątrz modelu znajdują się koła zębate, tworzące skomplikowany mechanizm, zapewniający realistyczny ruch całego napędu. Wystarczy delikatnie popchnąć model, by poruszyć cały układ. Już pod koniec maja planujemy premierę zestawu 6284. To model niemieckiej platformy kolejowej wykorzystywanej w okresie II wojny światowej. Podobnie jak cała kolekcja pociągi, model wagonu został opracowany w skali 1:35. W zestawie znajdują się trzy odcinki prostych torów kolejowych wykonanych w technice dwukolorowego wtrysku, z których można zbudować odcinek o długości 39 cm. Tory od Kobi są kompatybilne z innymi klockowymi markami. Platforma kolejowa zawiera szczegółowe nadruki z historycznymi oznaczeniami. Idealnie pasuje do modeli wydawanych w skali 1:35. Można na niej ustawić wydane przez Kobi w tej skali czołgi, samochody i artylerię. Doświadczeni budowniczowie mogą wykorzystać platformę jako bazę do budowy innych typów wagonów. Sama platforma bez lokomotywy może posłużyć jako element dioramy. W zestawie znajduje się figurka niemieckiego strażnika kolejowego. Premiera zestawu zaplanowana jest na ostatnie dni maja. Niemiecki niszczyciel czołgów z II wojny światowej zbudowany na podwoziu słynnego czołgu Pantera. Model w skali 1:28 ma nowe realistyczne koła. Piękny wzór kamuflażu bazuje na nowym kolorze klocków, który idealnie pasuje do pojazdów z II wojny światowej. Niszczyciel czołgów ma odwzorowane elementy wnętrza, wyjmowany silnik, ruchome działo, które można również przesuwać na boki, otwierane włazy i działającą trakcję gąsienicową. W zestawie figurka dowódcy pojazdu oraz tabliczka z nazwą modelu. Planowana data premiery to 10 maja. Zestaw Kobi z numerem katalogowym 5743, czyli samolot Douglas C-47 Skytrain. Niezwykle popularny i ważny amerykański wojskowy samolot transportowy z okresu II wojny światowej. O jego popularności świadczy liczba 10 tysięcy wyprodukowanych egzemplarzy. Samolot mógł zabrać na pokład 28 spadochroniarzy i był wykorzystywany podczas D-Day 6 czerwca 1944 roku. Klockowy model został opracowany w skali 1:48 na licencji firmy Boeing i uzupełnia kolekcję historyczną z II wojny światowej. To zupełnie nowa konstrukcja składająca się z 892 elementów. Za pomocą kolorowych klocków oraz nadruków zostało odtworzone historyczne malowanie samolotu, czyli słynne czarno-białe pasy inwazyjne.
W zestawie znajdują się dwie figurki. Pilot z dwoma nakryciami głowy, hełmem lub czapką, którego możemy umieścić w kokpicie, oraz spadochroniarz amerykański ze słynnej 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej z bardzo charakterystycznym irokezem na głowie. Zestaw zadebiutuje około 19 maja. Zestaw Kobi z numerem katalogowym 2576, czyli Sturmgeschütz 4. Sztuk 4 to niemiecki niszczyciel czołgów opracowany w czasie II wojny światowej na bazie czołgu podstawowego Panzer IV. Charakteryzował się stosunkowo niską sylwetką oraz bardzo dobrą skutecznością na polu walki. Bardzo podobny do bliźniaczej konstrukcji Sztuk 3 opartej na podwoziu czołgu Panzer III. Nie należy jednak mylić tych pojazdów. Klockowy model został przygotowany w skali 1:28 i zawiera opracowany na bazie starannie dopracowanych klocków imponujący wzór kamuflażu. Model zawiera również elementy wnętrza oraz klockową atrapę silnika. Wkrótce będą dostępne zdjęcia produktowe, które zastąpią prezentowaną tutaj komputerową wizualizację. Zestaw powinien pojawić się w sprzedaży na początku czerwca. Zestaw z numerem katalogowym 5745, czyli słynny sowiecki szturmowik. Niezwykle popularny, historyczny samolot, który był od lat oczekiwany przez fanów klocków Kobi. Ten radziecki samolot szturmowy jest uznawany za jeden z najlepszych i najskuteczniejszych samolotów II wojny światowej. W skład jego załogi wchodził pilot oraz strzelec, których figurki z dwustronnym nadrukiem są dołączone do zestawu i można je umieścić w kokpicie. Model został opracowany w pasującej do reszty kolekcji skali 1:32 z niezwykle atrakcyjnym, wielokolorowym, malowanym zimowym. Spód samolotu jest w kolorze jasno-niebieskim. Historyczne oznaczenia to wysokiej jakości nadruki. W komplecie znajduje się klockowa podstawka ekspozycyjna, która została wyposażona w przeźroczysty czpień, dzięki któremu samolot jeszcze lepiej prezentuje się i sprawia wrażenie, jakby leciał. Na podstawce znajdują się również miejsca do opcjonalnego wpięcia figurek pilotów. Zestaw Kobi z numerem katalogowym 5744, czyli samolot IU-2M3. IU-2M3 to kolejna wersja rozwojowa samolotu IU-2M, która charakteryzowała się m.in. zmienioną budową skrzydeł, które teraz otrzymały nowy kształt zbliżony do strzałki. Samoloty IU-2M3 trafiły również na służbę w polskich siłach zbrojnych na wschodzie. Prezentowany tutaj model został wydany przy współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i przedstawia muzealny egzemplarz. Samolot w skali 1:32 pasuje do kolekcji historycznej i schematem malowania nawiązuje do lat powojennych. Zawiera wysokiej jakości nadruki, błękitny spód, historyczne oznaczenia Wojska Polskiego oraz możliwość umieszczenia starannie opracowanych figurek pilota i strzelca w kokpicie. Do zestawu dołączony jest również klocek z mapą Polski zawierającą pierwszą powojenną nazwę państwa polskiego, nowy podział terytorialny oraz granice sprzed niekorzystnej wymiany terytoriów ze Związkiem Radzieckim. W komplecie znajduje się klockowa podstawka ekspozycyjna, która została wyposażona w przeźroczysty czpień, dzięki któremu samolot jeszcze lepiej się prezentuje i sprawia wrażenie, jakby leciał. Na podstawce znajdują się również miejsca do opcjonalnego wpięcia figurek pilotów. Premiera planowana jest na ostatni dzień maja. Już w sobotę 28 kwietnia planujemy oficjalne otwarcie naszej wystawy Wielka Kolekcja Historyczna w Twierdzy Modlin, gdzie na przeszło 1200 m2 znajdziecie ogromne klockowe dioramy historyczne i ogromną ekspozycję modeli z klocków konstrukcyjnych Kobi. Dla pierwszych 100 odwiedzających będziemy mieli przygotowane specjalne upominki. Nie zabraknie również konkursów i wielu atrakcji. W Twierdzy Modlin w sobotę 3 czerwca odbędzie się także oficjalny zlot fanów klocków Kobi połączony z 36. urodzinami naszej firmy. Już teraz warto zarezerwować sobie czas i wziąć udział w tym wydarzeniu. W naszym firmowym sklepie Kobi Hobby Center w Warszawie oprócz masy wyjątkowych promocji wystartowała pierwsza oficjalna liga dla pasjonatów historycznej gry bitewnej od Kobi. Jeśli chcecie poznać zasady tej gry, szczegółowe informacje i poradniki, wkrótce znajdziecie na naszym kanale YouTube oraz w naszych mediach społecznościowych. To wszystkie informacje na dziś. Zapraszamy Was do uważnego śledzenia naszych mediów społecznościowych, a w szczególności strony w serwisie Facebook, Instagram i kanału TikTok. Nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału na YouTube i kliknięciu w ikonkę kciuka. Zapraszam do odwiedzenia naszej oficjalnej grupy dyskusyjnej Kobi Fans w serwisie Facebook. To idealne miejsce, gdzie możesz znaleźć masę ciekawostek oraz możesz porozmawiać z innymi fanami Kobi i skontaktować się z pracownikami naszej firmy. Mam nadzieję, że nowy sposób prezentowania Kobi News Wam się podoba. Napiszcie Wasze komentarze i opinie pod tym filmem. Są dla nas naprawdę bardzo ważne. Do zobaczenia w najbliższy poniedziałek o godzinie 20. I pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.